masz taki znany tekst, to się wytnie. O, właśnie. Najlepsze jest to, jak pada podczas wywiadu, to się wytnie, a to się nie wytnie. Tak, to jest sztos. No to mamy zwiastun. Inspiracją do tej piosenki była XIX-wieczna powieść romantyczna naszej polskiej pisarki Narcyzy Żmichowskiej. Poganka też to jest chyba jej utwór. Tak? Dokładnie, bo to właśnie chodzi o tą powieść, Pogankę. A nie umówiliśmy się, proszę Państwa. To prawda. Nie, tak, to bo ja po prostu czytałem, ale Żmichowska warta przypomnienia i warta jakiegoś tam promowania. No i myślę, że Akademia jakoś mnie pobudziła w tym kierunku, żeby jednak nie poprzestawać na home recordingu, tylko nagrać przynajmniej jeden kawałek w profesjonalny sposób. To już z całym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że będzie 25 stycznia na ulicy Królewskiej 1 w Krakowie, w miejscu, które nazywa się Kuźnia Umiejętności. Każdy może tam wystąpić, ja bardzo chętnie wystąpię tam i zapraszam wszystkich. Będzie można otrzymać mój singiel, jak to się mówi, za free. O, a może na Święcie Trzech Braci też uda się Ciebie zwerbować tutaj, bo mamy takie święto w Cieszynie, ale to Ci opowiem, jak już zaśpiewasz. Hej, Beni, cóżeś zrobił? Czemuś wybrał tę dziewczynę? Wiem, że piękna i powabna, robi tą zmysłową minę. Hej, Beni, nie rób tego, jeszcze czas ocalić duszę. Nie pożądaj tak łapczywie, przystopować ciebie muszę. Ona wiedźmą jest przeklętą, chce owładnąć swą istotę. By miłości nie ma w sobie, tylko na to ma on.